W Dworze Karwacjanów do 10 lipca można obejrzeć wystawę prac gorlickiej artystki Natalii Karasińskiej. Natalia Karasińska to absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego ze specjalnością malarstwa w pracowni profesora Antoniego Nikla. Dyplom obroniła w 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2017 ukończyła podyplomowe studium muzeologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uprawia malarstwo oraz rękodzieło artystyczne. Wystawa powstała w ostatnim roku. Są to kompozycje roślinne, które traktowałam z malarskim żartem, a czasem z powagą. Inspiracją do moich obrazów jest natura. Otaczająca nas natura sprawia wrażenie chaosu. Zaskakuje mnogością, chaotycznym układem. Pomimo istnienia wielu prawidłowości, między innymi symetrii. Malarstwo widzę jako zbiór linii, kresek, kropek, które później porządkuję, sortuję i układam kompozycję na nowo. Tworząc swoje obrazy, ogromnie się cieszę, przeżywam, szukam siebie. Inspiracją do moich obrazów jest głównie natura.